Cześć! Zapraszam Was na rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy na kategorię B. Przy okazji gratuluję wszystkim, którzy w ostatnim czasie zdali swój egzamin. Bardzo dziękuję za komentarze. Jeżeli jeszcze przed Wami, to powodzenia na egzaminie praktycznym. A co? A my zaczynamy. Testy. Próbny egzamin. Rozwiąż. Czy po zapaleniu sygnału zielonego dozwolone będzie zawracanie z obecnie zajmowanego pasa ruchu? Z tego pasa możemy jechać tylko w prawo, więc nie. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu? A tutaj możemy, mamy przerywaną linię, więc tak, możemy. Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego pasa ruchu? Jesteśmy na pasie do jazdy w prawo, więc nie, nie możemy skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu, żeby pojechać na wprost? Nie, tu już nie możemy zmienić. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich? Tak, ten znak ostrzegawczy o tym mówi. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do jednego niebezpiecznego zakrętu w prawo? Tak jest. Substancje psychoaktywne, m.in. dopalacze, wpływają na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem, nawet przez najbardziej doświadczonych kierowców. Tak, wpływają. Czy w tej sytuacji widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy? Tak jest. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwo pojazdom jadącym lewym pasem, na który zamierzasz jechać? Tak, mamy obowiązek ją ustąpić. Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu? Chodzi o tą tabliczkę? Tak. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Wyjeżdżamy ze strefy zamieszkania, z drogi wewnętrznej, więc włączamy się do ruchu. Więc nie, nie mamy pierwszeństwa przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony. Czy taka postawa policjanta oznacza, że masz prawo skręcić w prawo? Policjant jest do nas bokiem? Tak, możemy skręcić w prawo. Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę? Tutaj dojeżdżamy do przystanku tramwajowego, który jest poza chodnikiem. Tramwaj się zatrzymał, więc nie, już nie możemy kontynuować jazdy, powinniśmy się zatrzymać. Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? My jedziemy na wprost, a on skręca. On tak samo jak my ma znak stop, więc my mamy pierwszeństwo. Tak, mamy pierwszeństwo. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę? I znowu mamy przystanek tramwajowy. No tutaj już sytuacja jest oczywista. Mamy ludzi, którzy wsiadają, więc nie, nie mamy prawa kontynuować. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Dojeżdżamy do ronda i mieliśmy znak ustąp pierwszeństwa, więc tak, mamy obowiązek mu ustąpić. Czy skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu sprzeciwka? Widzieliśmy na znaku, że jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, a on nie, więc nie, nie mamy obowiązku mu ustąpić. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolona jest dalsza jazda przez skrzyżowanie, jeżeli nastąpi zatrzymanie pojazdu przed sygnalizacją? No nie mamy czerwone światło, więc nie mamy możliwości jechania dalej, nawet jeżeli musimy się zatrzymać. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący obowiązany jest przepuścić pojazd z prawej strony? Tak, mamy go po prawej stronie, więc musimy go przepuścić. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie? Czekamy do końca. Zapaliło się zielone światło, a pieści już zeszli, więc tak, możemy wjechać na skrzyżowanie. Na jak długo zostanie zatrzymanie prawo jazdy kierowcy, który przekroczył prędkość o więcej niż 50 km na godzinę na obszar zabudowany? A na 3 miesiące, B na 6 miesięcy, czy C na 1 miesiąc? Zostanie zabrane na 3 miesiące, odpowiedź A. Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym? A. Nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym. B. Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych. C. Nie, gdyż za ewentualne popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna. Prawidłowa odpowiedź to tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych. Odpowiedź B.
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem jest a. zabronione w obszarze zabudowanym, b. zabronione, c. zabronione tylko w strefie zamieszkań. Jest generalnie zabronione, czyli odpowiedź b. jest odpowiedzią prawidłową. W jaki sposób oświetlają drogę przed samochodem osobowym światła mijania? A. prostopadle, b. symetrycznie, czy c. asymetrycznie? Światła mijania oświetlają drogę asymetrycznie, odpowiedź c. Jedziesz z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? Zakręt w prawo. A. na środku drogi z częściowym przekroczeniem widocznej linii. B. przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni. C. przy prawej krawędzi jezdni. I w tej sytuacji będzie to przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni, czyli odpowiedź B. Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę? Na suchej nawierzchni. A. na drugim, B. najniższym, C. dowolnym. Na suchej nawierzchni, na biegu najniższym, odpowiedź B. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? A. potwierdzenie opłaty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. B. pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. C. w każdym przypadku zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. I powinniśmy mieć pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu, czyli odpowiedź B. Kiedy masz obowiązek zmienić pas na prawy po zakończeniu manewru wyprzedzania? A. gdy widzę tył pojazdu wyprzedzonego w prawym lusterku wstecznym. B. gdy wyprzedzany pojazd jest 100 metrów za mną. C. gdy upewnię się, że nie ma ryzyka zajechania drogi wyprzedzonemu pojazdowi. Nie powinniśmy zajeżdżać drogi. Odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Czy podczas wymijania w nocy innego pojazdu oświetlającego drogę swoimi światłami możesz nie dostrzegać przeszkód na jezdni? A. tak, ze względu na możliwość chwilowego oślepienia światłami. B. nie, światła pojazdu sprzeciwka zawsze poprawiają widoczność na jezdni. C. nie, nie wpływa to na widoczność na drodze. Tak, możemy nie dostrzegać przeszkód na jezdni, może dojść do chwilowego oślepienia światłami, czyli odpowiedź A jest prawidłowa. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pieszych? A. bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,6 m. B. bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 m. C. bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 m. Tak jak w przypadku roweru czy motocykla, powinniśmy zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m, czyli odpowiedź C. Jaki odstęp należy zachować podczas wymieniania samochodem osobowym innego pojazdu? A. bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1,5 metra. B. bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. C. bezpieczny, czyli zawsze taki sam. A tutaj pytają nas o inny pojazd i w tej sytuacji jest to odstęp bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Czyli odpowiedź B. Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? A. osoba przewożona na wózku inwalidzkim, B. kierujący pojazdem, C. kobieta w widocznej ciąży. I z tych trzech osób będzie to kierujący pojazdem, odpowiedź B. I to było ostatnie pytanie. Mamy 74 na 74. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Dzięki za wspólne rozwiązywanie. Czekam na Wasze wyniki egzaminów, na Wasze komentarze. Życzę powodzenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnym filmie.